Witam na kanale Golden Voice. Dziś uzupełniamy ranking po drugich bitwach. Ania Iwanek i Ula Kozielska. Świetna bitwa, jedna z takich, na którą się czeka. A przynajmniej ludzie z moim gustem muzyczno-wokalnym. I nie czekali na przykład na występ Wiktorii Kuczyńskiej i duetu. No kto co lubi. Ja lubię obydwa występy, ale wykon Ani i Uli bardziej, dlatego dopisuję po 2 punkty za występ dziewczynom. I jak mówiłem po przesłuchaniach, że Ula tam trafiła na taką piosenkę, jaką trafiła i miała tych punktów trochę mniej, po bitwach ma ich zdecydowanie więcej. To było do przewidzenia. U Ani znowu nie usłyszeliśmy chyba falsetów, chyba, bo nie wykluczone, że coś przeoczę zawsze. I obie dziewczyny takie dosyć bezwibracyjne na razie. Niekoniecznie muszą być, ale do mojego rankingu by się przydało, także dziewczyny troszkę coś tam zawibrować następnym razem i przyfalsetować by się przydało. Paulina Pytlak i Aleksandra Leśniewicz. Dwa inne klimaty mi się wydaje. Muzyka taka etniczna, biały śpiew, eteryczność, malowanie śpiewem, ale wszystko oparte o takie proste dosyć dźwięki. Nie ma, nie ma. Ale konkretne w stylu, jak widać w rankingu. Wszystko jest wyważone, nic nie wybiega przed szereg. Kontra taki wokal soulowy, bluesowy, o takiej ciemnej barwie. Twoich śladów nie wypatrzę, nie mam cię na zawsze. A to wszystko w piosence Nie ma, nie ma ciebie, o innym aranżu niż zwykł być. Wypadło fajnie. Natalia Pycek i Adam Zalewski. O, Adam. Zapomniałem o Adamie, kiedy mówiłem, że mało męskich wokali. I Natalia Pycek, która zaśpiewała dosyć fajnie Darię Zawiałow. No ciekawy duet. Adam chrypa. I za dużo tam fajnego innego nie było słychać. U Natalki usłyszeliśmy vibrato, melizmat dosyć ładny, kraczki fajnie brzmiące. I o niebo lepiej słuchało mi się właśnie Natalii. Wybrałbym Natalię. Zuzanna Górecka i Kinga Wołoszyn. Dwa kicy w jednej bitwie. Wolałbym inną piosenkę dla nich, ale uzupełniamy na tym, co było. Krótko, wybrałbym Kingę, bo lepiej mi wybrzmiała w tym kawałku. Za też ładnie, poza dwoma górami, gdzie jakoś mi to nie zabrzmiało i to spowodowało, że bardziej za Kingą bym był. Ale w rankingu obie mają u mnie dużo punktów za koloryt. Karol Wnuk i Kuba Anusiewicz. Dobra bitwa, w której według mnie lepiej wypadł Kuba, ale obydwaj fajnie zaśpiewali. Kuba lepiej brzmi moim zdaniem na tych długich dźwiękach. Ma taką matową barwę z leciutkim piachem. I to brzmi dosyć fajnie. Ale wydaje mi się, że utwór pod Kubę i w czymś dynamiczniejszym Karol mógłby pokazać więcej siebie. Ale może się mylę i Kuba też dałby czadu. Duet i Wiktoria Kuczyńska. Jak już mówiłem, ja nie liczę duetów w programie. Ciężej wychwytywać jakieś detale i w ogóle to voice, a nie voices. Natomiast Wiktoria bardzo ładny głos, trafia nim do mnie. Mogła
cały głos. Mogłam nie brać do siebie, gdy zranił ktoś. Mogłam trzymać cię mocniej, gdy chciałeś iść. Mogłam tak, mogłam tak, mogłam tak, mogłam tak. Może nie popisywała się jakąś wielką skalą, dlatego dałem 3 tak średnio. No ale brzmi ładnie, to jest jej siła, mi się wydaje, to właśnie brzmienie takie whipstyle'owe. Iwan Klymenko i Weronika Cieślik. Nie za bardzo podobała mi się ta bitwa, obydwoje z babolami, zwłaszcza w tych górnych dźwiękach. Wydaje mi się, że czasem niespójne wibrata w momencie, kiedy na przykład Baron mówi wow. W ogóle dla mnie to jakieś przyjemne nie było w tych górach, a tam zachwyty. I ja jednak poszedłbym dalej z Weroniką za barwę głosu i taką moc w głosie. Moim zdaniem za dużo dodaje do wibrata, za mało na przykład do melizmatu. Takie moje spostrzeżenie. Jakby to zbalansowała, to byłoby ciekawiej moim zdaniem. No i Natalia Tul i Ola Orłowska. Fajna bitwa z przewagą na Natalię. Bardziej podoba mi się barwa głosu i przekaz. I te zaśpiewy takie soczyste. Daleko stąd, Boże mój, znowu chcę tam być. Wyszła w takim a la kimono, no ale strój Oli chyba nieodpowiedni do freaków. Także Natalia musiała tylko kata. Spontaniczny szał porywa mnie, znowu wszystko we mnie tańczy. Przez KO nie wygrała. Może i dobrze, ale na punkty owszem i nasze rankingowe też. No i tak wygląda ranking po 2 bitwach. Czekamy na 3. A tam Iza Płóciennik, Damian Szewczyk, Maciej Rumiński, Ewelina Boczarska, Klaudia Stelmasiak, Iga Ośko. Może kogoś przegapiłem, ale ci uczestnicy najbardziej mnie ciekawią i jak wypadną. I trzymam za nich kciuki. Wy też piszcie w komentarzach, za kogo trzymacie kciuki i dlaczego, bo to jest istotne i mnie interesuje. Może też na tej podstawie wpłyniecie na przykład na moje oceny. Do usłyszenia w niedzielę lub poniedziałek.